Czerwona herbata łączy ludzi. Rozmowy niekontrolowane. I want to believe. Naszym i Państwa gościem, Państwa, nie? Czterech subskrybentów, Państwo goście, dobrze, do wszystkich czterech osób, które śledzą nasz kanał. Witamy serdecznie Michała Myszkowskiego, człowieka zagadkę, lewicowego działacza, który chodzi do kościoła. I tak chodzi do kościoła, jest takim wielkim katolikiem, że popiera protesty kobiet. Tak bardzo długo, no brawo, później witamy Michała Myszkowskiego, brawo. Ale to zmieniamy konwencję trochę. Nie ma tego, nie ma publiczności, cholera. Dobra. Chłopaki już się tyle nagadali, witam wszystkich oglądających. Ja wiem, że zasłynąłem z czerwonych butów, ale jakby lubię czerwony kolor i przywiązuję do tego wagę, także to jest taki mój image. Ale wiesz, że jesteś znany głównie z czerwonych butów, zwłaszcza wśród kobiet. Ale to szkoda, że tylko ludzie mnie znają z czerwonych butów. To znaczy, że przejdę na kolor czarny, bo wolałbym, żeby mnie znali z tego, co robię w mieście, z wypowiedzi, a nie tylko z czerwonych butów. No. Przejdziesz na kolor czarny? To tak trochę słabo zabrzmiało z mojej strony. Po tym programie będą cię znać z wielu innych stron. Ale w związku z tym, że lubisz czerwone, to specjalnie na dzisiejszą okazję przygotowałem czerwoną herbatę, rooibos. Herbata z czerwonokrzewu. Bo to nie jest w zasadzie krzak herbaty, tylko... No tak, to potoczna nazwa, że to jest herbata czerwona tak naprawdę. Więc dla porządnego lewicowca i ulubieńca czerwonego koloru, czerwona herbata. Wiesz, jak działa czerwona herbata? Tak, jest przeciwwirusowa i to jest najważniejsze. Nie, jest odmładzająca. Te kobiety mówią tak, no ładny jest chłopak, elegancki. Zawsze się ubierze porządnie, nawet mówią cię Versace Rady Miejskiej w Zawierciu. Powiem tak, staram się dbać zawsze o swój wizerunek. A czy tak kobiety mówią? Nie wiem, nie słyszałem tego bezpośrednio, pośrednio może tak, więc ja się z tego bardzo cieszę. Także, pośrednio, czyli od żony. Oby tak mówiły częściej. Ale na brak na zainteresowania nie narzekasz. Nie narzekam, mam koleżanki, mam przyjaciółki, z którymi rozmawiam, spotykam się, jakby to jest chyba naturalne. Taki lewak do kościoła, jak to z tą twoją wiarą jest? Jakby zostałem w takiej wierze wychowany, tak, od samego początku. Byłem kilka lat ministrantem, jak byłem w szkole podstawowej. Dobrze. I po prostu jakby ja tego potrzebuję, tak, więc... Człowiek wierzący, tak? Oczywiście. Dekalog znasz? I praktykujący. Dekalog znasz? No, szóste przykazanie nie zabijaj? Nie, tak jest, oczywiście. Ale mimo wszystko za aborcją jesteś. Za aborcją jestem, za kompromisem, który tak naprawdę był do tej pory utrzymany. Myślę, że to było dobre dla Polski, natomiast to, co obecny rząd chciał wprowadzić, teraz nie wie, co z tym zrobić, no to tak naprawdę nie wszystkim to pasuje, tak naprawdę. Nie może być tak, że kobieta nie może... Czyli nie wierzysz w życie, ochronę życia od naturalnego poczęcia do naturalnego zgonu. Ja wierzę w to, że kobieta zna siebie najlepiej i to kobieta powinna podejmować pewne decyzje. Ja się zastanawiam, jakie ty musiałeś mieć dylematy moralne, bo chodziłeś w marszach protestu strajku kobiet i z jednej strony ten rozkrzyczany tłum, mówiący brzydkie słowa na księży, na PiS, na W, na J, a z drugiej strony widzisz ten kościół, który przecież jest twoją ostoją duchową. No i teraz jakby ludzie tam zaczęli protestować, to co ty byś robił razem z nimi? Czy byś jednak wrócił i bronił tego kościoła? Słuchajcie, ale to trzeba to trochę oddzielić, no bo to jest takie spłaszczanie pewnych tematów, tak? Po pierwsze, nikt nie atakował kościołów z tych ludzi, co strajkowali. Oczywiście zdarzały się takie osoby, ale popatrzmy na protestach w Zawierciu. Czy tam ktoś uderzał w bazylikę? Nie. No nikt nie uderzał, bo narodowcy pilnowali bazylikę. No i po co pilnowali? Śmiali się z narodowców, że narodowcy, wiesz, są tylko tacy, żeby czekać, żeby zrobić rozpierducha. Normalni ludzie szli. Wychuchana lewica taka, wiesz, kawiorowa. Byście nigdy nie podnieśli ręki, no. Nie ma kawiorowej lewicy i żadnego podnoszenia rąk. Natomiast odnoszę się do tego, co powiedziałeś. Jakby każdy powinien oddzielić kwestię, tak?
Wiara danego człowieka to jest jego wybór, jakby nie powinien tego łączyć z pewnymi innymi kwestiami. Ktoś może mieć inne podejście do wiary. Czy to jest wyzywanie na kościół, czy to jest obraza? Też można to różnie interpretować, tak? Michał, no? Zapytam cię o rzecz, chociaż nie chciałeś, żebyśmy cię o to pytali, ja cię zapytam o twój romans. Jak się skończył twój romans z Biedroniem? Opowiadaj. Nie, no to weź, romans, no jak, to nie można jaki to, na wizji. Jaki to był romans? No postrzegałem człowieka jakby takiego nowego, otwartego i świeżego tak naprawdę, wnosił świeżość. Natomiast no niestety stracił głównie, myślę, że dla wszystkich, w moich oczach, ale myślę, że też dla większości ludzi z lewicy, po tym, że powiedział, że jak się dostanie do Europarlamentu, to zrezygnuje, a nie zrezygnował, więc to jakby tak naprawdę okłamał ludzi i to dało efekt w wyborach prezydenckich, że uzyskał mierny efekt. Jak wszyscy kłamią, bo wszyscy politycy kłamią, no, też kłamiesz? No jak, nie zgodzę. A skąd się dostał do Rady? No nie, no oczywiście. No jak, skąd się dostałeś do Rady? No z lewicy, ale czy... I co, porzuciłeś lewicę? Ale ja nie porzuciłem za jakieś... Lewicy, tylko lewica mnie porzuciła. Nie, ja nie porzuciłem lewicy z kłamstw czy z jakichś innych rzeczy, natomiast porzuciłem lewicę, bo się nie zgadzam z pewnymi procesami, które się dzieją w zawierciańskiej lewicy. Czyli tak jakie tam się procesy dzieją? Czyli tak naprawdę z osobami, które tam zasiadają, i nie myślą o rozwoju tej lewicy, żeby pokazać tą lewicę w zawierciu, tylko myślą o swoich stołkach. No, znaczy nie zaproponowali ci żadnego stołka, nie, i dlatego się z nim pokłóciłeś. Nie. Mnie nie interesują stołki, ja nie przyszedłem do polityki. Nie interesują cię takie stołki, jakie ci zaproponowali. Nie. Po pierwsze nie proponowali mi żadnych. To jest jakby jedna sprawa. Po drugie, nie jestem zainteresowany propozycją żadnych stołków. Ja się spełniam od 24 lat zawodowo w pracy w korporacji. Nie mam dość. Zmieniłem korporację 2 lata temu, także jestem świeży i jakby... Założyłeś związki zawodowe? Nie założyłem. Jak prawdziwy lewicowy. Nie zakładam związków zawodowych, nie interesuję się tym w pracy tak naprawdę. Pracuję zawodowo. I tylko o tym myślę. Ale no to teraz, jaka jest twoja afiliacja? Bo rozumiem, że tak. Poczekaj, bo muszę sprawdzić w słowniku. Afiliacja? Afiliacja polityczna. Partyjna, no bo tak, SLD nie chciałeś być, wypisałeś się. Z Biedroniem ci nie po drodze, bo okłamał. No z tych lewicowych, takich głównonurtowych partii ci zostaje Razem pana Zandberga, ale to chyba... Za daleko w lewo? Nie, za daleko. Jakby podjąłem decyzję, że już nie będę się zapisywał do żadnej partii. No to ja. Po prostu. Jestem lewicowy, jestem socjaldemokratą, ale ja nie mam zamiaru startować do Sejmu, Senatu, chcę działać tutaj wyłącznie. Tylko to się nagrało? Tylko w mieście. Nie mam zamiaru startować do Sejmu, Senatu, tak? Oczywiście. To wie pan, że, panie Michale, że w internecie nic nie ginie. No i dobrze, i niech nic nie ginie. Nie mam, nie lubię też dużych miast, dlatego ale to byli. Mieszkowski nigdy nie wystarczy. Dlatego to jest ten powód. Lubię małe miasta, takie jak nasze Zawiercie i poziom, jaki tu chcę reprezentować polityczny, to jest Rada Miejska, może kiedyś prezydent, jak mnie zdenerwuje obecny, bo mnie coraz bardziej denerwuje. Więc... Do prezydenta dojdziemy, ale lokalny patriota, ale jak to ta lewicowa komunistyczna grupa walczy z narodami? Patriotyzmem narodowym. Oni są z takiego państwa internacjonalistycznego bez podziału. Przecież narody to tylko podłoże konfliktów i wojen. No jak to łączysz z tym patriotyzmem? To coś niby patriota, polski, lokalny, a lewak. No to mi się nie współgra tutaj. Lokalny patriota zawierciański. Trzeba najpierw od tego zacząć. Tak naprawdę. Jak ja to łączę? Trudno powiedzieć, jak ja to łączę. No jakby patrzę, oglądam i słucham i wyciągam wnioski, które uważam za słuszne, tak? Z wieloma też się na przykład wnioskami nie zgadzam, tak? Które na przykład lewica robi, że chce typowo on na przykład odciąć kościół zero-jedynkowo, tak? Może dlatego, że jestem wierzącym praktykiem i mam jakby inne podejście do kwestii kościoła, tak? Zresztą no, można popatrzeć na najlepszego prezydenta Polski, bo takim na obecną chwilę
był... Andrzej Duda? No przestań, wymarzcie to. Oczywiście mówię o Aleksandrze Kwaśniewskim, tak, więc ludzie kochani... No to jest, mocne słowa. No to jest też człowiek, który... Najwybitniejszy tak, Polak Donald Tusk i najlepszy prezydent. Konkordat tak naprawdę prowadził nas do Unii, także on nam otworzył pewien świat i też można było powiedzieć, był komunistą. A jednak się dogadał z Kościołem. Z jednej strony socjalistyczne podejście do gospodarki, no ty się idealnie wpisujesz w pisowskie myślenie o państwie, tak? Z jednej strony patriotyzm, z jednej strony katolicyzm, poparcie dla kościoła, a z drugiej strony socjalizm, rozbuchane państwo opiekuńcze i tak dalej. No idealny jesteś kandydat PiSu do rady, do wszędzie. No, ale słuchajcie, elegancki chłopak, zawsze ładnie ubrany, dobrze mówi, elokwentny, no chłopie... No PiSu. No nie no, jeszcze ze dwa razy PiSu, będę musiał opuścić to studio nagrań, bo mi się będzie tym odbijało. Nie ma takiej opcji, bo wiecie, no PiS tak naprawdę to, co robi, to dzieli ludzi i to jest chaos, który wprowadził od 5 lat w Polsce, to jest... Jedna wielka porażka, nie radzi sobie z państwem, nie myśli długofalowo, robi tu i teraz. Dlatego tak PiS nienawidzę, no, bo podzielił Polaków. No. A to nie po chrześcijańsku. No, może i nie po chrześcijańsku, to zostanę rozliczony... Ale to po Myszkowskiemu. To zostanę rozliczony tam u góry, tak? Ale to, że ja ich nienawidzę, to nie znaczy się, że ja ich źle traktuję, czy ich kopę, czy ich biję. To po prostu jest moje wewnętrzne odczucie. No, Michał, ty sobie zdajesz sprawę, że to się nagrywa, no, tak? Oczywiście. No, nienawidzę będzie... PiSu, to będzie tytuł odcinka. Michał Myszkowski nienawidzę ale, PiSu. Ale ty, ja jestem transparentny, przejrzysty. Ja bym bardziej się chciał spytać o tą halę, bo znany jesteś jako... lobbysta. Aluronowy lobbysta w Radzie. Walczysz o kasę, walczysz o halę. To jest bardziej z miłości, czy bardziej z jakichś innych powodów? To jest podejście takie, jakie powinno być w odniesieniu do drużyny, która reprezentuje nasze miasto, która rozsławiła nasze miasto tak naprawdę, bo nikt o Zawierciu nie słyszał, a szczególnie o takich kibicach Aluronu, więc dzięki drużynie i kibicom tak naprawdę cała Polska już wie, co to jest Zawiercie. Ale skąd ty chcesz wziąć 80 milionów na halę? Nie, bo wszyscy wiedzą, że socjaliści to by chcieli tak szerokim gestem. Nie przesadzajcie, że 80 milionów. Zakładam, że to będzie 40, max 50 milionów. Oczywiście, że Zawiercia na to nie stać, żeby wybudować z własnych środków. Dlatego środki trzeba pozyskiwać. Czy to środki rządowe, czy to środki z totalizatora, ale trzeba się o te środki starać. Ale żeby się o te środki starać... Trzeba mieć o tym pojęcie. Po pierwsze, ale co najważniejsze, trzeba mieć projekt tak naprawdę i wiedzieć, gdzie ta hala ma powstać. No, jak można się starać o jakieś środki, jeśli na dzień dzisiejszy nie wiemy, gdzie ma być ta hala i prezydent nie chce zrobić projektu. No, no to jest słabe. No tak naprawdę od czegoś musimy zacząć, tak? A gdzie Michał Myszkowski proponuje wybudowanie takiej hali? Proponuje wybudowanie hali na obrzeżach Zawiercia i uważam, że... Naprzeciwko McDonald's. I uważam, że... A najlepsza dzielnica, oczywiście dzielnica Stawki. Tak, może Marszałkowska. Nie, uważam, że oczywiście to jest najlepsze rozwiązanie. Uważam, że strefa aktywności, patrząc na to, że będziemy mieli zachodnią obwodnicę, więc bardzo dobre będą dojazdy. Nie będzie trzeba jeździć do centrum miasta. Miasto się nie będzie korkowało, więc uważam, że to jest jedyne miejsce, gdzie powinna ta hala powstać. Potrzebujemy halę, żeby było minimum 3000 miejsc siedzących. No, macie to gdzieś zapisane? Bo macie to gdzieś zapisane? No ja to wiem. Panowie, ale to jest strasznie nudne. Ja to wiem i cały czas, to mówiłem co roku. Ale prezydent tego nie wie, co ma robić. Jak to nie wie? Powiedzieliście, co on ma robić? On tego nie chce wiedzieć. Przecież ja mogę powiedzieć, że za czasów w tej kadencji prezydenta ta hala nie powstanie. No bądźmy szczerzy, no. Proszę mi powiedzieć tak prosto w oczy, nie jako stałemu kandydatowi na prezydenta Zawiercia. Czy chce pan kandydować na urząd prezydenta Zawiercia? Powiem tak, nie jest to moim priorytetem, natomiast nigdy nie mów nigdy i nie zarzekam się tego słowa. Nie no, powiedziałeś, że nigdy nie będzie startował na posła senatora. Oczywiście, ale dlatego nie powiem, że nigdy nie będę startował na prezydenta Zawiercia, tak? Natomiast takie rzeczy, które dzisiejszy prezydent wyprawia, które mi się nie podobają, więc to jakby mnie tak mobilizuje do tego, żeby wystartować, tak? Natomiast... Ale ja bym takich rzeczy nie wyczyniał. Dlaczego nie postawisz na mnie?
Ale to ja nie mówię, że nie postawię na ciebie. Ja też no nie dowiem się nic. Ale ja też. Startujesz czy nie? Bo od tego zależy, czy wypłacimy ci garze za dzisiejszy program, czy nie. Nie, no ale na obecną chwilę nie startuję. Obecną chwilę to nikt nie startuje, bo są za 3 lata. Na obecną chwilę pracuję zawodowo, patrzę, oglądam. Znaczy, no to trzeba się jakoś do tego przygotować. Lewa, który chce zostać prezydentem Zawiercia Państwa i naszym gościem był Michał Myszkowski. Naszych 4 subskrybentów prosimy o zalajkowanie, gdyż Michał chce spełnić swoje ambicje. Jak będziemy wiedzieć, że jest dobrym kandydatem, tak. Nie na posła, nie na senatora, tylko na prezydenta Zawiercia. Ale mam jeszcze pytanie do niego. No bo jak chce zostać prezydentem, się, to niech, niech powie, jak będzie rządził, bo on bardzo krytykuje aktualnego prezydenta. Ale ja nie Bo 3 projekty, panie Michale, na zakończenie to zrobimy takie PS. Po skryptum, po rozmowie. Chcielibyśmy uwierzyć, że Michał Myszkowski. Czemu Michał Myszkowski byłby lepszym prezydentem niż. Ale przecież mówiliśmy, że to nie kampania wyborcza. Pan Krzysztof tutaj mówił, że to nie kampania wyborcza. Ja nie mogę teraz Ale ja nie mogę. Przygotowany. Ja jestem przygotowany, mam pewne rzeczy poukładane. Krytykujesz prezydenta za jego pomysły, a tak naprawdę nie masz swoich. Poukładane w głowie, ale ja nie mogę zdradzać pewnych rzeczy. No. Słuchajcie, no to są pewne tajemnice. Łukasz Konarski ci wykorzysta twoje pomysły. A oczywiście, że nie ma 3 lata do tego. Zrobił to źle, tamto źle. Powiedz mi, co byś zrobił lepiej? Co ty byś zrobił inaczej, lepiej? Powiedz, jak ten Łukasz Konarski ma rządzić, żebyś ty był zadowolony, chłopie? Ja mu mówiłem też Łukaszowi od samego początku. Postawmy w pierwszej kolejności też na rozwój miasta, czyli po pierwsze na strefę. Wpompujmy tam więcej pieniędzy do budowy dróg, infrastruktury po to, żeby ściągnąć przedsiębiorców. To jest podstawa. Panowie, na zakończenie. Chciałbym uwierzyć, że Michał Myszkowski wie, o czym mówi. Chciałbym uwierzyć, że Paweł Abucki będzie chociaż raz przygotowany do wywiadu. I chciałbym uwierzyć, że to ktokolwiek ogląda. Dziękujemy za rozmowę. Panie Michale, Żółwik. Dziękujemy. Panie Pawle, Żółwik. Dziękujemy. Nagrało się? Tak, a czemu miałoby się? Za często powtarzasz o tych 4 oglądających. Ale to jest dzynk, chłopie. Nie znasz się, chłopie, na marketingu. Nie znasz się na marketingu. Ale drugi raz mi zadajesz to samo pytanie. Człeniu, każdy nie pójdzie sprawdzić. Jeśli chcesz już do mnie mówić, to mów poprawnie, członku. Bo jestem członkiem wielu zarządów. Człeniu, to jest... Tak! Pan się nie zna. Ja zaraz wezmę i poleję. Ja czekałem, nie zgadzam się z tym, ale szanuję. Ja czekałem tylko na argument, bo przecież Jezus też był socjalistą. Dlaczego tak wywnioskowałeś? Podaj mi jakieś przykłady. No, jesteś tutaj ostatni raz. Kurczę, szkoda, no bo miałem przyjść w innych butach. No,